Dzień dobry, Beata Cielecka, specjalista do spraw PR Roma Metis w Katowicach. Spotykamy się dzisiaj z okazji konferencji Uczeń zagrożony wykluczeniem społecznym na edukacyjnym i zawodowym rynku pracy. I rozmawiamy z panią Haliną Koprowską. Dzień dobry. Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach. Pani dyrektor, jaką ofertę w zakresie kształcenia proponują ochotnicze hufce pracy dla młodzieży mającej problemy w zakresie edukacyjnym? Ochotnicze hufce pracy to państwowa jednostka organizacyjna nadzorowana przez ministra pracy, która od prawie pół wieku zajmuje się tą grupą młodzieży, która ma problemy na edukacyjnym rynku pracy. I te problemy wynikają najczęściej z różnych deficytów, zarówno niezależnych od dziecka, ale też młodzież, która do nas trafia, wywodzi się z rodzin, które mają problemy. Są niewydolne wychowawczo i z różnych powodów te młode osoby nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w takim zakresie, jak realizuje to większość młodzieży. Chciałabym od razu powiedzieć, że do nas nie trafiają dzieci, które są określane jako takie złe, trudne, tylko te, które są po prostu zaniedbane. I one są zaniedbane na poziomie wychowawczym, rodzinnym, ale również i szkolnym. My dajemy im szansę, tak zwaną tą drugą szansę, żeby mogły ukończyć kształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej, ale również i ponadgimnazjalnej. Proponujemy tej młodzieży nie tylko samokształcenie, ale również praktyczną naukę zawodu w systemie dwu- i trzyletnim. To przygotowanie zawodowe jest bardzo istotne, dlatego że ono uczy obowiązkowości zarówno podczas zajęć tych typowo teoretycznych, ale również uczy takiego przyzwyczajenia do obowiązkowości przy wykonywaniu pracy. Czy takich kompetencji społecznych w życiu zawodowym? Dokładnie tak, dlatego że oni właśnie z takim deficytem do nas trafiają. Oprócz tych dwóch form, o których powiedziałam, my prowadzimy również działalność opiekuńczo-wychowawczą tej młodzieży. Wychowawcy, którzy pracują z tymi grupami, realizują programy edukacyjne, programy resocjalizacyjne. Jesteśmy w stanie, jeśli tylko jest dobra wola tej drugiej strony, bo ona jest niezbędna, pomóc po prostu skończyć młodzieży szkołę i odnaleźć się na rynku pracy, który też nie jest łatwy. Czyli pomóc wystartować po prostu. Gdzie już ten start na samym początku gdzieś jest. Fal startem, tak? Dokładnie tak. Czy OHP pomaga młodzieży w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy? Jak to wygląda? Tak, Ochotnicze Hufce Pracy to instytucja rynku pracy i oprócz tej pierwszej formy kształcenia, pomocy w zakresie edukacyjnym, zajmujemy się również, mamy przygotowaną taką ofertę dla osób, które szukają zatrudnienia w trakcie jeszcze nauki, a więc takiego zatrudnienia dodatkowego, ale też szukają zatrudnienia stałego po zakończeniu ścieżki tej edukacyjnej i to na różnym poziomie, bo przygotowujemy oferty pracy dla tej młodzieży najmłodszej, a więc w wieku tak powyżej 16 lat do 18, ale też tej, która ma już sprecyzowane jakieś plany zawodowe i są absolwentami szkół ponadgimnazjalnych. Oferta nasza jest również skierowana dla grupy studentów, którzy szukają zatrudnienia takiego wakacyjnego, aby troszeczkę podreperować własne budżety. Mamy w tej chwili na terenie regionu katowickiego 29 takich jednostek, które w zasadzie komplementarnie przygotowują młodego człowieka do wejścia na rynek pracy, dlatego że dysponujemy siecią młodzieżowych centrów kariery, a więc takich jednostek, które przygotowują w zakresie zdobycia umiejętności poruszania się po rynku pracy. Mamy młodzieżowe biura pracy, filie młodzieżowych biur pracy i mamy ośrodki szkolenia zawodowego, które tym osobom, które no niekoniecznie wybrały może najszczęśliwszy kierunek kształcenia na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, mogą to wykształcenie zmienić albo mogą się przekwalifikować, bądź mogą te swoje kwalifikacje podnieść poprzez kursy doskonalące. Czyli nawet jak ktoś wybierze źle, to potem ma szansę. Tutaj I chciałam zaznaczyć, że to są szkolenia, które są finansowane przez środki Unii Europejskiej.
Polski i one są całkowicie bezpłatne. To ważne. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy mają problem albo noszą się z zamiarem zmiany własnego zawodu, bądź też wiedzą, że łatwiej by było im znaleźć pracę w innym zawodzie niż ten, który mają tym zawodem, powiedziałabym, kwalifikacyjnym, to serdecznie zapraszam. Czy osoby mające wykształcenie mogą korzystać z usług OHP i w jakim zakresie? Czy to są właśnie to, co Pani właśnie powiedziała, tak szkolenia, jak, kursy? Troszeczkę wyprzedziłam być może to pytanie. Tak, dysponujemy taką ofertą, tą ofertę poszerzamy, bo w najbliższym czasie będziemy realizować bardzo duży ogólnopolski projekt Gwarancje dla Młodzieży, który jest właśnie przeznaczony dla osób, które mają problem z wejściem na rynek pracy. A są już on wykształcone, jest, tak? Tak, są wykształcone. On jest przygotowany dwutorowo, bo my również obejmujemy wsparcie grupę nieco młodszą, tą, o której również wcześniej mówiłam, w wieku 15-18 lat, która jeszcze nie ma takiego przygotowania zawodowego albo jest dopiero na etapie jego zdobywania. Ale ta oferta i moja prośba, korzystając z możliwości, chciałabym zachęcić wszystkie osoby, które ukończyły szkołę, nieważne jaką, i wiedzą, że na przykład mogłyby znaleźć pracę zupełnie w innym zawodzie, jesteśmy w stanie właśnie w ramach tego projektu takim młodym osobom pomóc. Czyli poszukać im tej pracy, tak? Jesteśmy w stanie im tej pracy poszukać. To jest, projekt jest tak skonstruowany, że oprócz tego szkolenia zawodowego, my również zapewniamy staże u pracodawcy i jesteśmy przygotowani do tego, żeby tym pracodawcom, którzy będą skłonni zatrudnić tych młodych, już wyszkolonych ludzi do pracy, będziemy starali się subsydiować stanowiska pracy. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na tym etapie wdrażania projektu, bo to jest początek. Jakie to będą środki i jak możemy zachęcić pracodawców? Natomiast na pewno wiem, że możemy zachęcić młodzież, dlatego że ta oferta jest bardzo konkretna. To jest bezpłatne szkolenie, najczęściej przygotowywane pod potrzeby tego młodego człowieka i jest gwarancja przynajmniej odbycia stażu, stażu również płatnego, za który my będziemy wypłacać stypendium. Dlatego jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam, na naszych stronach internetowych na pewno będzie informacja szczegółowa. Natomiast gdyby takiej informacji ktoś nie znalazł, zapraszam do kontaktu telefonicznego z nami. To faktycznie jest zupełnie z nowa twarz OHP. Tak, tak, dlatego że ochotnicze chówce pracy różnie się kojarzyły przez właśnie, ostatnie 50-lecie. Natomiast, z innym systemem, natomiast staramy się przygotować taką ofertę, która będzie ofertą odpowiadającą na potrzeby tej młodzieży, z którą teraz pracujemy. Dokładnie. Kiedyś były o tym najlepiej, czego jej potrzeba. Tak, staramy się te oczekiwania jakoś przekuć na konkretne nasze działania. Mam taką nadzieję, że nam to dobrze wychodzi. Jesteśmy już na tym rynku, i zarówno rynku pracy, a na rynku edukacyjnym już prawie od pół wieku. Na rynku pracy nieco krócej, bo od prawie 25 lat. I te nasze działania są odbierane tak pozytywnie. Oczywiście na pewno są i głosy negatywne, ale nie ma takich działań, które by były postrzegane przez wszystkich bardzo, bardzo pozytywnie. Ważne, że jest zmiana i rozszerzenie. Tak. Oferta nasza jest bogata. Jeśli ktoś jest zainteresowany i szuka pomocy, myślę, że w naszych jednostkach jest w stanie, oczywiście na etapie kształcenia, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń, bo o tym mówimy, to myślę, że jesteśmy, mamy na tyle bogatą ofertę, że jesteśmy w stanie sprostać takim potrzebom. Po tym, co usłyszałam, nie mam wątpliwości. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.